Cześć, witam Was pięknie w kolejnym gitarowym odcinku. Troszkę mi tutaj nie było, to prawda, natomiast wracam do Was z głową pełną pomysłów i jednym z nich jest taka seria pod tytułem Sekrety improwizacji. No i cóż, może nie jest to jakaś najbardziej wyszukana nazwa na świecie, może jest troszeczkę tendencyjna, natomiast powiem Wam co, jak sam to rozumiem. Sekrety improwizacji. Bardzo często jest tak, że zgłębiając temat improwizowania, gdzieś tam mocno fiksujemy się na temat skal, akordów, harmonii, tej całej takiej teorii muzyki, która jest oczywiście bardzo potrzebna i ja jestem orędownikiem takiego podejścia, że jeśli ktoś naprawdę poważnie chce improwizować czy zająć się improwizacją, to jednak są to treści, które po prostu przerobić trzeba. Natomiast nie wolno przy tym zapominać, że teoria teorią, a praktyka praktyką i tak naprawdę wiele z zasad, które omawiamy, można wdrażać na szereg różnych sposobów i dlatego ta sama pentatonika molowa grana przez B.B. Kinga brzmi inaczej niż grana przez Joe Satrianiego czy przez Guthriego Govana czy też jakiegokolwiek innego gitarzystę. To ta różnica właśnie w aplikowaniu posiadanej wiedzy najbardziej odzwierciedla się w stylu, w jakim ktoś gra. No i temu też właśnie chciałbym poświęcić uwagę. Na ten moment moja koncepcja jest taka, że będę rzucał nam jakąś pewną myśl, którą później będę rozwijał zarówno w sposób werbalny, jak i muzykalny i będę starał się Wam pokazać kilka patentów, które możecie, jeśli chcecie, wdrożyć do swoich ćwiczeń. Dzisiaj na tapet bierzemy koncepcję mniej znaczy więcej. No i przyznam Wam, że tak sobie myślę, że to nasze dzisiejsze pytanie przewodnie, czy mniej znaczy więcej, brzmi dość zabawnie w kontekście tego, co sobie pograłem tutaj na interku do tego odcinka. Ale to tylko świadczy o uniwersalności pewnych porad. Nie są to bowiem porady tylko dla początkujących, ale jak najbardziej też do osób, które troszeczkę dłużej grają. W tym nie. Są to po prostu rzeczy, o których warto pamiętać, czy też pytania, które warto sobie zadawać. Czy mniej znaczy więcej? Zacznijmy od tego, że w moim mniemaniu bardzo często jest tak, że kiedy podchodzimy do improwizowania, to polega ono z grubsza na tym, że staramy się z siebie wylać wszystko, co wiemy na dany temat, na temat danej tonacji, danej skali. Gramy po prostu wszystko, co jest pod ręką, pod palcami i tak dalej. Natomiast zapominamy przy tym, że niekoniecznie jest tak, że musimy ciągle grać. Ważne jest to, żeby rozumieć, co to znaczy grać mniej. Mniej może znaczyć po prostu mniej, tak? Czyli gramy mniej dźwięków w sposób dosłowny. Zamiast grać po prostu po tej naszej pentatonice A-moll, tak? Wszystko, co po prostu pod palcem siedzi, to możemy wybrać sobie po prostu jeden konkretny dźwięk i gdzieś budować melodię wokół niego, tak? To nie znaczy, że mamy grać takie solo, tak? Ale na przykład po prostu tak konstruować frazy, aby gdzieś ten dźwięk bardzo w tym wszystkim uwypuklać. Kolejna taka oczywista definicja grania mniej to granie po prostu większej ilości pauz. Tak, czyli po prostu robienie większych przestrzeni pomiędzy frazami, w które gramy. Kolejna kwestia grania mniej może na przykład dotyczyć ilości dźwięków, które faktycznie gramy. Jeśli ktoś na przykład ma już taką wiedzę w improwizacji, że może improwizować zarówno pentatoniką, zarówno z wykorzystaniem dźwięków akordowych, skal modalnych, czy też jakichś bardziej egzotycznych rozwiązań, no to granie mniej może na przykład polegać na tym, że na takim, nie wiem, powiedzmy sobie E duże,
zagramy. Po prostu trójdźwięk E-dur. Tak, czyli pokażemy jakby mniej jego właściwości harmonicznych, czyli zamiast pokazywać wszelkie możliwe gdzieś tam poszerzenia, wszelkie możliwe dźwięki dodatkowe, to ograniczamy się nawet nie do 5 dźwięków wynikających z pentatoniki, tylko do 3 wynikających z budowy trójdźwięku E-dur. I w ten sposób możemy na przykład najpierw konstruować melodię opartą o coś takiego. Później dodać pentatonikę. A później na przykład skalę modalną. A później jeszcze do tego jakieś dźwięki przejściowe. Tak, nie każdemu takie granie gdzieś tam może podchodzić, no ale pokazuje jakieś takie szerokie spektrum, które gdzieś można w te ramy logiczne pozapinać. Okej, no i to są takie konkretne muzyczne przykłady, które jeśli macie ochotę, to możecie wdrażać już od najbliższej swojej improwizacji. Natomiast chciałbym porozmawiać o ogólnej idei grania mało, o rzeczy, którą się generalnie pomija. Granie mało nabiera prawdziwego sensu dopiero, kiedy jest ono kontrastowane z graniem wiele. I oczywiście dużo prościej jest to zrobić w kontekście jakiegoś już konkretnego rytmu, nie tak ad libitum jak bądź. Za moment pokażę Wam, jak to ćwiczenie będzie wyglądało w kontekście jakiegoś konkretnego, przykładowego podkładu. Natomiast jeśli chodzi o gadkę, to tyle na dziś. Czy mniej znaczy więcej? Myślę, że zależy to od kontekstu. Natomiast bez względu na to, do jakiej muzyki aspirujemy, powinniśmy sobie pozwolić na doświadczanie tego, jak może zabrzmieć na przykład jeden dźwięk grany przez 4 takty. Jak zabrzmi nasza solówka, jeśli odpuścimy granie na jakiś czas, jeśli nie będziemy po prostu grali. I to mam na myśli nie przez ćwierć nutę, pół nutę czy całą nutę, tylko przez jakiś dłuższy moment. I podejście do improwizowania właśnie z takim założeniem pomoże Wam nawet z jakichś prostych skal pentatonicznych wydobyć dużo więcej muzyki, aniżeli takie bezmyślne przelatywanie po dźwiękach jakimiś znanymi patternami itd. To nie jest tak, że ja takie granie neguję, natomiast staram się Wam pokazać inne opcje, które pomogą Wam spojrzeć na ten temat inaczej. Czy mniej znaczy więcej? Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. A jeśli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie również łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!